Został wybrany prezydentem dr Andrzej Duda. Jego popieraliśmy cały czas i partia Prawo i Sprawiedliwość objęła rządy. Te poprzednie kadencje, i to były aż dwie, to były dla Polski potwornie złe. I przeciwko nim walczyliśmy i ja chciałbym wierzyć, wierzę w tej chwili, dopóki inaczej się nie przekonamy, że te obecne władze tą Polskę zaczną naprawiać. Ja oceniam, że ją naprawiają, że sprawy idą w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o nas związek, że niektórzy mówią, że zajmujemy się polityką, to jesteśmy apolityczni. W tym sensie, że nikt z nas, nikt przynajmniej z władz związku nie kandydował do żadnych władz państwowych. Natomiast pozwalamy sobie oceniać każdą władzę państwową, która by nie była, pod kątem dbania o dobro Polski. Jesteśmy środowiskiem więźniów politycznych i osób represjonowanych. Zresztą mogę powiedzieć w czasach PRL-u, ale muszę dodać, że te represje nie skończyły się z czasami PRL-u, bo w tej chwili wielu z nas jest represjonowanych, mamy szereg spraw sądowych, a chodzi o rzecz, która by się wydawała, jest niemożliwa, żeby teraz, żebyśmy mieli z tym do czynienia. Mianowicie za to, że organizowaliśmy manifestację w Nowym Sączu i domagaliśmy się usunięcia obelisku ku chwale Armii Czerwonej, takiej pozostałości po okupacji sowieckiej. Policja nowosądecka użyła tam siły, doszło do pobicia, usiłowania zabójstwa ze strony policji, no i wytoczyła nam szereg spraw, 6 różnych spraw sądowych, które wypoczkowały do kilkunastu. I w zasadzie te sprawy toczą się, bo to już jest, dotyczą one września 2014, to już jest blisko półtora roku. Sprawy wygrywamy w sądach, z tym, że sądy nauczyły się działać inaczej, bo ponieważ wygrywamy, to teraz zrobili nam ostatnio kolejną sprawę zaocznie i ukarano nas grzywnami, czyli pod naszą nieobecność pozbawiono nas po prostu prawa do ochrony. Tu w zawiłości prawne nie chce się tu wdawać i roztrząsać, bo to by było w każdym razie zaocznie, nie powiadomili nas, no i ukarano nas. Mamy nadzieję, że tą kolejną sprawę, bo ona wróci z powrotem na wokandę sądową, my wygramy. Ważne jest, chcę powiedzieć, jakimi sprawami będziemy się zajmować w tym roku. Przede wszystkim chodzi o to, żeby została uchwalona ustawa o usunięciu wszystkich reliktów komunistycznych, w tym i obelisków poświęconych Związkowi Sowieckiemu, tam generałom sowieckim czy Armii Czerwonej. To wszystko musi zniknąć, te pozostałości po okupacji. I tu powiem, że po prostu kontynuujemy tradycję II Rzeczypospolitej, która w przeciągu kilku, dosłownie kilku lat usunęła wszystkie pomniki carskich generałów i pomniki cara, których też było trochę w II Rzeczypospolitej. I to były nawet dosyć ogromne czy wielkie cerkwie, których mnóstwo Rosja carska pobudowała w Warszawie. One też zostały w większości usunięte. I my te obiekty sowieckie, te ślady okupacji sowieckiej musimy usunąć. Drugą sprawą, którą będziemy się zajmować, jest sprawa ustawy pomocowej dla więźniów i osób represjonowanych podczas PRL-u. Nie będę tu wchodził, dlaczego to, bo ludzie siedzieli po więzieniach, byli więzieni, pozbawieni pracy, w związku z tym albo nie mają nawet emerytur, albo są bardzo mizerne. Ta obecna ustawa w zasadzie nie pozwala objąć pomocą nikogo spośród konfederatów. Będziemy dążyć do tego, żeby ustawą objęto wszystkich represjonowanych, bo ci, którzy byli represjonowani, pozbawieni pracy, wszyscy mają niższe emerytury od tych, które by mieli, gdyby w PRL-u cicho siedzieli, a oni walczyli o niepodległą Polskę. Życzę wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku i życia w lepszej, uczciwej Polsce
sprawiedliwej i solidarnej. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, zanim pobłogosławię opłatki, zanim wspólnie się będziemy łamać, chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Ogromnie sobie to cenię, że od wielu lat mogę uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, także tych związanych z różnymi demonstracjami. Ja zawsze będę pamiętał tutaj kolegę Krzysztofa, kiedy był protest przeciwko doktoratowi honoris causa dla Adama Miśnika. Jak ubrał się, przebrał się za naukowca, czyli założył krawat i marynarkę. Dzisiaj ma tylko marynarkę, ale jakby krawat założył wykapany profesor i jako jedyny przeszedł do auli. Przepuszczono go, reszta stała na zewnątrz i tam zaprotestował przeciwko temu doktoratowi. Więc myślę, że są potrzebne takie głosy sprzeciwu ciągle w sytuacjach, bo rzeczywiście nastąpiła zmiana. Ale ja chcę powiedzieć też o rzeczach bardzo pozytywnych. Zaledwie dwa dni temu byłem na pielgrzymce kibiców sportowych na Jasnej Górze. No, nie chcę mówić kiboli, bo tam to jest w cudzysłowie powiedzenie kiboli. Już po raz piąty byłem, jestem pod wielkim wrażeniem. Przede wszystkim księży salezjanów, którzy prowadzą tą wspaniałą pracę wychowawczą i ogromnego zaangażowania młodych ludzi. My mamy tyle, ile mamy. Znaczy każdy z nas ma 18 lat z hakiem. Więc trochę jednym mniej, trochę więcej, no ale trzeba tych jeszcze młodszych. I myślę, że to, że ci ludzie są w sanktuarium Matki Bożej, a więc w tej duchowej ojczyźnie Polski, że tam się tak pięknie modlili, bez żadnych incydentów, ani jednego policjanta nie było, żeby ich pilnował. I później te piękne wypowiedzi, które były, i wykłady, i także petycja do pani premier Beaty Szydło dotyczyła, co jest rzecz ciekawa, powiększenia liczby godzin historii i uznania wielu faktów historycznych, w tym także ludobójstwa dokonanego przez UPA na Polakach. Co mnie bardzo umocniło, że ci młodzi ludzie, to są, mówię tak już kolokwialne, nasze dzieci czy wnuki, to są ludzie, którzy chcą rzeczywiście tej prawdy. I myślę, że to jest taka pałeczka, sztafeta pokoleń, która była, gdy myśmy byli bardzo młodzi, to nasi ojcowie i dziadkowie przekazywali te wartości. Trzeba właśnie dbać bardzo o młodzież. Druga szalenie pozytywna rzecz to jest ten rok zbliżający się, który ma kilka pięknych rocznic. Warto byłoby, abyśmy się wszyscy włączyli w te uroczystości. To jest oczywiście 1050. rocznica chrztu Polski. Bez tego chrztu przyjętego dzięki naszym braciom z Czech, no nie byłoby tożsamości narodowej polskiej, tak? Nie bylibyśmy w tym kraju Europy Wschodniej. Gdybyśmy przyjęli ten chrzest ze wschodu, no to znaleźlibyśmy się w innej kulturze, w innej cywilizacji. Więc myślę, że to wydarzenie jest szalenie ważne, żeby podkreślać ciągle, oczywiście jako chrześcijanie podkreślamy wartość religijną, ale także kulturową, cywilizacyjną. To jest związek z Zachodem, z tą całą tradycją rzymską, grecką. Coś, co no, tą tożsamość naszą bardzo buduje. Są też inne bardzo ważne rocznice. Setna rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. No przecież jak on jest bardzo rugowany, jego książki z obecnego szkolnictwa. Młodzież już nie wie, co to znaczy mów do mnie wuju, tak? Albo Kali, który ukraść krowy, czy tam inne rzeczy. No to są rzeczy, które tak głęboko weszły w nasze pokolenie, że odwołujemy się do tej wartości. Więc setna rocznica, ogłoszona zresztą przez Senat, no ma też przypomnieć te piękne tradycje. Jesteśmy tutaj w kawiarni Lwowskiej, przy ulicy Lwowskiej. We Lwowie były śluby króla Jana Kazimierza, Kamieniec Podolski, Dzikie Pola, te wszystkie piękne tradycje, które nam Sienkiewicz przekazał. Również w tym roku mija rocznica setna śmierci innego bardzo znanego Polaka, związanego bardzo mocno z Krakowem, Adama Knierowskiego, czyli świętego brata Alberta, powstaniec styczniowy, artysta, a później opiekun ludzi bezdomnych i niepełnosprawnych, także patron fundacji, którą prowadzę. Więc to są
duże wartości. Ja na przykład na Jasnej Górze też byłem pełen podziwu dla kibiców Lecha Poznań, którzy przypominali tam przez cały czas 60. rocznicę. Za moich czasów mówiono wydarzenia, czy wypadki czerwcowe, czy poznańskie. Ale właśnie ksiądz Jarosław Wąsowicz, który miał kazanie, mówił, przecież to było powstanie, tak? Powstanie poznańskie. Przecież z zakładów metalowych, które nosiły imię wtedy Józefa Stalina, wyruszył pochód. Najmłodsza ofiara miała 13 lat i te wydarzenia, to powstanie było takim pierwszym wyłomem poważnym, po jeszcze wcześniej żołnierze wyklęci, który zaczął tą komunę dźgać, w najlepszym słowa znaczeniu, obalać tą komunę. Więc myślę, że jest tak wiele wydarzeń, tak wiele rocznic ważnych, że warto także, żeby się do tego zaangażować. Co do zmian, oczywiście daj Panie Boże, żeby te zmiany szły. Mamy może różne poglądy i różnie głosowaliśmy, ale myślę, że jednak finał końcowy jest pozytywny. No ja też jestem zażenowany tą sytuacją. Przepraszam na pewną dygresję, ale tutaj dzięki Panu Józefowi, który ciągle fotografuje, zrobił fotografię manifestacji KOD-u na rynku. I kogo ja tym pierwszym szeregu zobaczyłem? No, ludzi, którzy dzisiaj mówią, że oni są uciemiężeni, tak? Grube ryby. Już nie powiem gorzej, bo mi nie wypada jako księdzu, którzy trzymają się tego, no nazwijmy już tutaj wprost, no koryta, no tak powiedzmy. Obecni posłowie, senatorowie, którzy są opornik wkłada. Ludzie kochani, co za przekręcenie. No niedługo to okaże się, że żołnierzem wyklętym jest Adam Michnik. Czy dziennikarzem, może daj Boże, żeby był wyklęty, ale w tym dobrym słowa znaczeniu. No więc to jest coś niesamowitego i ja uważam, że ludzie mają prawo protestować, mają prawo wyrażać poglądy, możemy się dzielić, ale no nie, ale trzeba mieć minimum przyzwoitości, żeby nie mówić, że białe to jest czarne i odwrotnie, czy że białe to jest czerwone. No to jest coś, co rzeczywiście buduje. Ja myślę, że w tym wszystkim jednak jest bardzo optymistyczna zmiana i bardzo optymistycznie trzeba popatrzeć, czyli nie powiedzieć, że siadamy na laurach, a więc już skończone możemy sobie teraz już jako emeryci pisać wspomnienia. Oczywiście ja zachęcam, żeby pisać wspomnienia, bo są bardzo ciekawe. To jest historycznie szalenie ważne. Ale że można się włączyć, pomagać, myśleć o młodych, myśleć o niepełnosprawnych, o chorych, o ludziach potrzebujących. No i myślę, że już ostatnie moje słowa, no przeżyjemy tutaj wizytę Ojca Świętego w Krakowie, czyli papieża Franciszka, który tu na pewno ściągnie tłumy, bo jest taką osobą bardzo niekonwencjonalną. Panie Boże, nie chcę tej chwili oceniać, bo są też podzielone poglądy, opinie, ale jest osobą, która na pewno tych młodych ludzi ściągnie. Więc Kraków stanie się takim miastem ludzi młodych, więc niezależnie jaki mamy ten hak powyżej 18, to czujmy się też zaproszeni i do współudziału, do uczestnictwa, do pomocy, życzliwości dla pielgrzymów, może właśnie także pokazania Polski, prawdziwej Polski, patriotyzmu, może niektórzy będą gościć. To jest szalenie ważne i myślę, że to pozwoli nam także uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. I życzę Wam właśnie, żeby ten rok pański 2016 był takim umocnieniem naszej wiary, naszej miłości do ojczyzny, do innych ludzi, życzliwości, ale też niezłomności. Do końca zawsze jesteśmy na posterunku, niezależnie jak musimy także o te sprawy dbać. Pozwolę sobie może zaproponować, żebyśmy się teraz wspólnie pomodlili. Wspomnimy naszych wszystkich zmarłych, przyjaciół, siostry, braci, konfederatów, zaprzyjaźnionych organizacji, działaczy Solidarności, żołnierzy wyklętych, tych, którzy zginęli, którzy odeszli ze śmiercią naturalną w ostatnim czasie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi. Panie Boże Wszechmogący, prosimy Cię, pobłogosław te opłatki, którymi się będziemy łamać i składać życzenia. A spraw, aby wszystkie te życzenia mogły się spełnić dzięki Twojej szczodrobliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No i może ktoś kolędę zacznie jakąś marną. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bogańcu, Syn Boży w Tobie leży, zbawić ludzki lud. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie tu, kłaniajcie się królowie, nie zgódźcie w drodze. Zapłaci czerwona chłota. Halo, idą, idą. Muszę na parę schody. Za mordy, za gwałty, cierpienia i łzy, za lata w niewoli spędzone, za fałszywe oszczerstwa, cyniczne gry, nadzieje bestialsko zniszczone, za fałszywe oszczerstwa, cyniczne gry, nadzieje bestialsko zniszczone. Nie chcemy komuny, nie chcemy już, nie chcemy ni sierpa, ni młota, za Katyń, za Grodno, za Lillo i Lwów, zapłaci czerwona chłota. A panny to pan, słodziutkie ten grób, jak z łokcie kulada im dniu. I gdyby si jeszcze urodzić się tu, to tylko my robi. I szkoda gadania, i co chcesz to mu? Nie ma jak mów! Śliwy, że więcej ładniejszych jest raz, lecz rób jest jedyny na świecie. I z niego wyjechać tak gdzieś ja bym mógł, tam mam, że skarży mnie Bóg. Jeszcze ludziom tak dobrze jak tu. Tylko we woli śpiewajcie w duszu i budą jasną. Tylko we woli. I Boga cię dziadku są zabarna, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grud, jak z łokcie kulada im miód. I gdybym się jeszcze urodzić miał, to tylko we woli.